Hej, witam się z Wami w nowym vlogu. Znowu jakoś mi się, słuchajcie, spodobało to nagrywanie. Na twarz nałożyłam sobie tylko ten krem CC, żeby Was nie straszyć, bo no, oprócz oczywiście mojej ukochanej brody i tych zadrapań, to tutaj jeszcze pod nosem zrobiła mi się taka, wiecie, krosta, taka chamska, która boli, bo jest w takim miejscu, że boli. I już zaczęłam się jej dłubać, oczywiście coś tam wyciskać, a jest tak ciężko z tego miejsca coś wycisnąć. No ale musiałam to zrobić, bo było to strasznie irytujące. Więc centralnie, zobaczcie, na samym środku, super, mam nadzieję, że przez weekend mi się to zagoi. No i byłam wczoraj u fryzjera, mam nadzieję, że widzicie, tak mi się ten kolor podoba. Ja teraz chcę zapuścić trochę włosy do tego mojego ślubu, o ile on w końcu się odbędzie, bo jak na razie ciągle są jakieś problemy techniczno-epidemiologiczne i tak dalej, więc zobaczymy, co to z tego wyjdzie. I zeszłam trochę na taki kolor, jak widzicie, bardziej właśnie w mój naturalny, przepięknie mi w ogóle pokrył odrost. Zawsze było tak, w zasadzie od kiedy pamiętam, że odrost miałam za ciemny albo za ciepły i zawsze z tym odrostem był problem. Gdzieś nigdy nie mogłyśmy trafić z właśnie z tym kolorem, gdzieś tam zawsze coś było nie tak, natomiast teraz w ogóle miałam robione nowymi farbami i jestem przezachwycona po prostu, naprawdę, tak mi się ten kolor podoba. W ogóle włosy są takie fajne, wyglądają dużo zdrowiej i myślę, że na razie przy tym kolorze zostanę. No, ktoś może powiedzieć, że wyglądam trochę smutno, ale też mam wczoraj robione na świeżo brwi, także miałam wczoraj taki, wiecie, tuning. I brwi mam robione tą brow henną, więc też ten efekt przez pierwszy tydzień będzie taki bardzo intensywny, więc też może tak się wydawać, że jestem taka po prostu trochę smutna czy poważna. No i oczywiście jakbym miała piękne rzęsy do nieba, to wyglądałabym po prostu przepięknie, no ale że nie mam, no to jest jak jest. Także tak, takie rzeczy z nowości. Ale no, nie mogę się napatrzeć w ogóle w tym dziennym tutaj świetle, przepiękny kolor, naprawdę tak jestem zadowolona z tych włosów. Ale zaraz muszę je troszkę związać, bo biorę się za sprzątanie. Dzisiaj mam taki typowo domowy dzień, typowo domowy vlog. Pogoda jest nic dodać, nic ująć, po prostu jesień pełną parą, leje. Ja tu mam przed oknem przepiękne drzewo, takie złociste, już nabrało takich przepięknych kolorów jesiennych. Zaraz Wam pokażę. Więc miły widok dla oka. Powiem Wam, że ja już jeszcze w taką pogodę, ja taką pogodę lubię. Oczywiście, jeżeli nie ma przesady takiej, że ona jest non-stop przez pół roku, ale taka pogoda ma swój urok. Ja na przykład palę sobie już świeczkę. Fajnie mi się właśnie sprząta, zaraz sobie siądę. Chciałabym trochę dzisiaj poczytać, bo mam nową książkę, którą zaczęłam czytać, ale jakoś nie mam czasu i na razie leży. Znaczy nie mam czasu, no teoretycznie ten czas jest, bo tak jak mówię, teraz zyskałam parę godzin dziennie, ale codziennie coś robię, jak to gdzieś tam jeżdżę, wychodzę i po prostu doszłam do wniosku, że dzisiaj chcę posiedzieć w domu. Tym bardziej, że jutro umówiłam się ze znajomą, więc znowu wychodzę, a to tak, wiecie, się wydaje, ale tak do 15 strasznie szybko mi ten czas leci. No i później już wraca dziecko i z czasu wolnego już nie ma. Więc chciałabym też dzisiaj posprzątać, bo później znowu sobota nie posprzątam, bo będziemy siedzieć razem, więc jakby ja sprzątam sobie teraz na tygodniu, żeby później mieć czas właśnie dla dziecka w weekend, bo nie jest to typ dziecka, który wsadzę do kojca i sobie posprzątam w międzyczasie dom. Więc muszę to zrobić wcześniej i powiem Wam, że tak, no przykro mi jest strasznie, bo na przykład jest taka pogoda, przychodzi sobota, no i fajnie by było na przykład zabrać tę moją małą na gdzieś na basen albo na jakieś piłeczki. Zwłaszcza, że ona już jest taka starsza i bardziej świadoma i mam wrażenie, że zaczęła teraz bardzo przeżywać nasze rozłąki, bo też troszeczkę inaczej się zachowuje, jak wraca do domu. Gdzieś tam przed snem bardzo się we mnie wtula, rano też, gdzieś tam w nocy był taki czas, kiedy codziennie wstawałam do niej, musiałam ją brać do siebie do łóżka, więc po prostu widzę, że gdzieś tam jej mnie brakuje, zwłaszcza, że ja wieczorami czy popołudniami, jak ona wraca ze żłobka, no mało się ją zajmuję, bo po prostu nie mam siły, więc moi rodzice głównie gdzieś tam z nią wychodzą i się z nią bawią. Ja zazwyczaj popołudniami już niestety leżę.
I mam z tego powodu takie wyrzuty sumienia i trochę mi jest przykro, że, no, że nie mogę jej poświęcić takiego czasu, jaki ona by chciała. Ale no co zrobić, no życie. Także na basen boję się trochę z nią i sama, no bo tam wiecie też ślisko, trzeba ją brać na ręce, boję się, że po prostu sobie nie dam rady, że coś tam, że no już na tym etapie zaawansowanej ciąży po prostu, że to już jest trochę ryzyko iść z nią tylko. Ale odkryłam taki klub w Lublinie z piłeczkami, więc może w sobotę pojedziemy, zobaczymy jaka będzie pogoda. Tyle jeżeli chodzi o dzieciach, bo właśnie o dzieci. Właśnie też tak miałam Wam powiedzieć, że wiem, że gdzieś tam cały czas o tym dziecku się mówi, ale chciałabym tego trochę uniknąć, bo nie chciałabym, żeby ten kanał przekształcił się w kanał po prostu macierzyński, na którym będą tematy ciągle dzieci poruszane, bo teraz, żeby mnie nikt nie zrozumiał źle i żeby nie było jakiegoś hejtu, bo często tak są takie rzeczy odbierane, ale ja też parę takich kanałów obserwowałam, oglądałam, gdzie właśnie była ta tematyka, która mnie interesowała, gdzieś tam kanał był fajny, interesowałam się nim, no i jakby no, normalna kolej rzeczy, tak, że kobieta staje się matką, ale dużo, sporo kanałów właśnie całkiem jakby przekształciło tematykę swoich kanałów i właśnie z takich kanałów, które gdzieś tam mnie interesowały, bardzo lubiłam oglądać, zrobił się taki kanał typowo dziecięcy, gdzie praktycznie cały vlog jest na temat dziecka, cały vlog jest poświęcony temu dziecku i po prostu nie chciałabym, żeby ten kanał się taki stał. Mam nadzieję, że właśnie nie zostanie to odebrane, że jakaś tam kolejny argument, że jestem złą matką, ale chciałabym to jakoś w miarę ograniczyć. Wiadomo, że nie da się całkiem tematu uniknąć, więc gdzieś tam no z racji tego też, że to są vlogi, to gdzieś tam te dzieci się przeplatają, ale nie chciałabym, żeby to po prostu się zrobił taki kanał, wiecie, kolejny kanał po prostu matki Polki. Bo wiem, że oglądają mnie też osoby, które no nie są mamami, być może nie będą, nie chcą, albo mają właśnie na co dzień w domu takie dzieci i chciałyby się gdzieś tam odmurzyć i obejrzeć coś innego, a nie ciągle o tych dzieciach słuchać. Także chciałabym właśnie, żeby to nie było, nie poszło w tą stronę i mam nadzieję, że tak będzie, że gdzieś tam, żeby to był cały czas kanał jednak o tej tematyce urodowej. Co prawda teraz będę dużo mniej rzeczy używać, wiadomo, ale coś tam się zawsze, wiecie, znajdzie. I na przykład jedną z takich osób, którą ja bardzo lubię dalej oglądać, bo jakby ten profil kanałowy się nie zmienił, jest Natalia z Siadam i Gadam, którą bardzo lubię oglądać, bo to jest tak autentyczna i tak prawdziwa osoba, że po prostu aż do bólu, że ogląda się to z przyjemnością. I ona, jak pewnie się, jak wiecie, jeżeli ją oglądacie, jakiś czas temu została mamą, adoptowali synka i mówi o tym głośno, ale jakby ten kanał się nie przekształcił, gdzieś tam ten synek jest, on sobie gdzieś tam czasem się odezwie, sobie gdzieś tam chodzi, jego głowa gdzieś czasem śmignie w tych vlogach, no ale nie jest to właśnie tak, że ten kanał się zmienił na kanał dziecięcy czy na kanał macierzyński. Chociaż ona teraz tak bardzo mało nagrywa, no bo gdzieś tam czasu nie mam, więc mam nadzieję, że ja trochę czasu znajdę. Dobrze, także właśnie taki plan jest, że ja sobie posprzątam. Będę dzisiaj też piekła ciasto marchewkowe, bo mam straszną ochotę na ciasto marchewkowe właśnie z przyprawą do piernika, takie już świąteczne. A właśnie umiałam już Wam powiedzieć, że w ogóle ja już mam fazę na święta, zwłaszcza jak jest taka pogoda, to ja się czuję, jakby był już jakiś co najmniej listopad. I ostatnio nie mogłam spać w nocy, włączałam sobie w ogóle kalendarze adwentowe, bo już jest tych kalendarzy coraz więcej. Oczywiście ja nie oglądam na YouTubie open boxów jakby, czy w ogóle otwarcia tych kalendarzy, bo to psuje całą frajdę. I tak większość kalendarzy go podaje, co jaka jest zawartość. Ja tak mniej więcej sobie tylko tą zawartość oglądam, żeby wiedzieć, czy się opłaca kupić, natomiast nie wchodzę w szczegóły. No i w tamtym roku wyszło, jak wyszło, że takiego kalendarza nie kupiłam. W ogóle zresztą chciałam już też nagrywać takie vlogi, wiecie, gdzieś tam z kuchni, z całego mieszkania, no ale na razie póki tu mieszkam, to jest to trochę niemożliwe, bo no, moi rodzice, może inaczej, jedyną osobą, która jakby akceptuje to, co robię i
jakoś tam mnie w tym wspiera, czy wiecie, w ogóle od święta gdzieś tam vloguję, ale w sensie, że nie wyśmiewa tego i jakby nie krytykuje trochę w ten sposób, można powiedzieć. To jest mój mąż, a reszta osób, rodziny, no to wiecie, jakie ma podejście, to jest też inne pokolenie, więc jest, a po co to nagrywasz, a po co to wrzucasz i tak dalej, więc po prostu ja raczej z kamerą nie schodzę na dół i nie nagrywam przy wszystkich. Bo zaraz jest, a ja nie chcę być na filmie, a coś tam i po prostu jest milion dyskusji. Więc, ale ciasto Wam pokażę, jak już mi się uda, oczywiście to Wam pokażę. No i właśnie a propos tych kalendarzy, bo no w tym roku też oczywiście vlogów, vlogmasów nie będzie, no bo ja będę świeżo po porodzie, więc szczerze wątpię, że będę miała na to czas. Postaram się raz na parę dni odezwać, zobaczymy jak to wyjdzie, więc też nie będę szaleć, jeżeli chodzi o kupno kalendarzy adwentowych, ale chciałabym bardzo, bo w tamtym roku bardzo żałowałam, że w końcu nie kupiłam. Chciałabym kupić kalendarz z Glam Shopu. Widziałam, że już się tworzy. I znalazłam jeszcze dwa, nad którymi się zastanawiam, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To są kalendarze bardziej takie pielęgnacyjne, nie z kolorówką, tylko bardziej z produktami do pielęgnacji. Myślałam też o kalendarzu z Rytualsa, ale chyba bez sensu, bo on jest dość drogi i jakby tych produktów takich mini tam jest tyle, że tego ja teraz jak mało będę wyjeżdżać, więc jakby pewnie tego nie zużyję, a zazwyczaj takie rzeczy zużywam na wyjazdy. Ale jeżeli faktycznie wyjdzie, to kupię te kalendarze i Wam pokażę, jakie to są. No i jeszcze kalendarz, który bardzo bym chciała kupić sobie i być może siostrze, to kalendarze z herbatkami oczywiście, smakowymi, sypanymi, chyba sypanymi, teraz nie wiem w sumie czy nie kłamie, czy to są sypane herbatki, ale są takie kalendarze właśnie, one się tam cup of coś tam nazywają, one są z kawami, z herbatami, właśnie macie różne smakowe, świąteczne, nie tylko zielone, czarne, owocowe herbatki. Ja kupowałam sobie wcześniej taki mini kalendarz adwentowy z Irling Tea. Tam właśnie codziennie była jakaś tam herbatka i to jest takie fajne, szczególnie jeżeli ktoś herbaty pije. Ale to też Wam pewnie pokażę. Jak już też wspominałam, czekają mnie zakupy świąteczne w listopadzie, bo później nie będę miała do tego pewnie głowy ani czasu, więc chciałabym dziś w tym roku wszystko załatwić wcześniej, żeby też później nie kupować byle czego na ostatnią chwilę, więc też gdzieś tam może jakieś przebłyski tych prezentów się pokażą. Bo okazało się, byłam ostatnio u lekarza, okazało się, że znowu jakby termin porodu mi się przesuwa na wcześniej. Kto z Was był w ciąży, to wie, że zawsze są te dwie daty. Jedna jest ta właśnie taka jakby miesiączkowa, a druga w związku z jakby z dojrzałością ciąży, z dojrzałością łożyska i dziecka. No i u mnie się wszystko przesunęło znowu. I już z połowy grudnia zrobił się koniec listopada. No i jeszcze też kwestia tej właśnie mojego samopoczucia, bo ostatni vlog nagrywałam Wam przed lekarzem. Mówiłam, że źle się czułam, że naprawdę bardzo źle się ostatnio czuję. No i też oczywiście ten temat poruszyłam, przedyskutowaliśmy to z moim lekarzem prowadzącym. No i na chwilę obecną czekamy, oczywiście obserwujemy jeszcze za wcześnie, żeby podjąć jakąś decyzję. Mam nadzieję, że nie są gdzieś tak za blisko, bo muszę sobie kupić ten taki patyczek, bo też w sumie po co macie mnie tak z blisko oglądać. Ale być może będzie tak, że jeżeli faktycznie te moje wszystkie dolegliwości się nasilą i będzie coraz gorzej, to po prostu będziemy rozwiązywać ciążę w 38 już tygodniu, więc po prostu w listopadzie się szykuję już na poród. Raczej. Także muszę sobie gdzieś na początku listopada, jak już się zaczną te wszystkie klimaty świąteczne, to myślę, że będę sobie powoli gdzieś tam te prezenty gromadzić tutaj, tak. No ale jeszcze jedna rzecz, którą właśnie, już ten wstęp będzie mega długi i pewnie na tym się zaraz vlog zakończy. Też rzecz taka, którą mnie gdzieś tam lekarz trochę pocieszył, taka pozytywna dla mnie i myślę, że dla Was też. To a propos właśnie tej wagi, mówiłam Wam, że bardzo, bardzo tyję w ciąży i ta waga jest spora i nie jest to związane z objadaniem się, bo naprawdę nie jem dużo. No i jakby po przeanalizowaniu wszystkich moich badań, bo robiliśmy badania naprawdę pod kątem każdej takiej typowo ciążowej dolegliwości choroby, wyszło, że nic mi nie jest, jeżeli chodzi o badania, na szczęście, i że po prostu lekarz powiedział, że
Tak już jest, że są osoby, które mają tendencję do tycia w ciąży, to jest, wiecie, duża też burza hormonalna, zwłaszcza, że ja miałam problemy hormonalne już od dawna, mam cały czas. No i że po prostu są osoby, które tyją po 8-10 kg w ciąży, a są osoby, które tyją po 30, po 40. No i trudno, musimy się po prostu przemęczyć i w miarę oczywiście dalej uważać na to, co się je i uważać na siebie, żeby tego nie potęgować. Później się wziąć do roboty, żeby to zrzucić, natomiast po prostu jakby nie usłyszałam jakiejś takiej krytyki, czy takiego, wiecie, krzywego spojrzenia, że tyle ważę, tylko właśnie takie trochę wsparcie, że, no, że tak po prostu jest, że niektóre kobiety tak ciąże przechodzą. To jest tak jak z samopoczuciem, jedne przechodzą dobrze, drugie gorzej. Jedne są aktywne do ostatniego dnia, drugie leżą po ciąży, także tak po prostu jest, na to się nie ma do końca wpływu. No i że po prostu musimy to jakoś przetrwać, także trochę mi tym dodał otuchy, trochę mnie pocieszył, bo naprawdę już się doszukiwałam jakichś takich, wiecie, naprawdę chorób albo dolegliwości i dołowałam się tą uwagą, no co tu dużo mówić, dołowałam się właśnie tą uwagą, że ona jest taka wysoka. Dobrze, ja się biorę za sprzątanie, bo trzeba coś zrobić, jeszcze myślę, że pranie jakieś wstawię i później się do Was odezwę, jak już sobie wszystko zrobię. Pokazywałam te lampy, chyba w końcu nie. Kupiłam sobie dwie lampy właśnie do sypialni, bo tak jak Wam kiedyś mówiłam, w sypialni nową będziemy mieć taką w stylu glam. Dostałam pozwolenie. Jakiś czas temu w Agata Meble były te lampki po, słuchajcie, chyba 30 zł. Przepiękne są w ogóle, ogarnijcie o to, jaki to jest czad, wiecie, jak od tego się pięknie odbija światło. Także stoją sobie na razie tutaj, chyba będę musiała je przestawić, bo moje dziecko zaczęło się nimi interesować, a już do nich dostaję. No i muszę je gdzieś przetrzymać, powoli już w zasadzie możemy zwozić tam wszystkie takie pierdoły do mieszkania, chociaż też nie chcę zagracić, bo no jeszcze to nie jest pomalowane, więc też żeby później mąż nie musiał tego wszystkiego gdzieś tam przenosić i się denerwować. Ale piękne są, tak mi się podobają. Że musiałam je kupić. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć... Słyszę, mi swędzą nogi. Że zaczęłam oglądać serial nowy, bo trochę wróciłam do Netflixa, gdzieś tam wieczorami, żeby nie siedzieć w internecie i nie kupować przez internet, to wróciłam do Netflixa. I pojawił się drugi sezon z serialu, który Wam kiedyś pokazywałam, o którym Wam kiedyś mówiłam, czyli Dirty John, druga część Betty. Jezu, tak mnie wciągnął ten serial, tam dużo odcinków nie ma, ale jest fantastyczny, tak jak w ogóle pierwsza seria, pierwszy sezon był fajny, wciągający, tak ten drugi też jest fajny. Kto nie jest w temacie, to jest serial, który opowiada o jakby drugim obliczu naszego partnera, czy to męża, czy to partnera, czy żony. Jak to człowiek nie wie, z kim się wiąże i jak się, powiem Wam, ogląda ten serial, to się człowiek zastanawia, czy się związał z dobrą osobą, bo to jakby tutaj też nic nie wskazywało na początku na to, że tak to będzie wyglądać, zwłaszcza, że druga część jest o małżeństwie, które trwa naprawdę wiele, wiele lat i żeby Wam tutaj nie spoilerować i za dużo nie zdradzić, to
jakby zachowanie tego faceta, bo to tam na początku się człowiek zastanawia, czy to jest wina tej babki, czy jego, to jakby przez wiele lat zachowanie tego faceta jest takie normalne, jak normalnego ojca, męża i tak dalej. I po prostu później on dopiero, znaczy jakby okazuje się, że on to wszystko planował i knuł dużo dłużej, ale później stawia właśnie przed faktem dokonanym tą swoją żonę i dla niej to jest taki szok, że ona też tam zaczyna trochę, wiecie, świrować, ale to nie chcę Wam zdradzać, musicie sobie obejrzeć. Natomiast to jest taki serial trochę psychologiczny właśnie o osobowościach, o tym, jak można zniszczyć drugą osobę, naprawdę zniszczyć, dosłownie. Także bardzo Wam serdecznie polecam, ja już jestem pod koniec tego serialu, że zostały mi naprawdę ostatnie odcinki. Parę sobie tam jeszcze dodałam do listy oglądania, bo oczywiście Lucyfera też już skończyłam, piąty sezon, tylko to jest chyba pierwsza część, bo druga została wstrzymana. Ale ten serial Dirty John polecam Wam serdecznie, dole Wam napiszę jeszcze całą pełną nazwę. Naprawdę warto obejrzeć, jak lubicie takie rozkminy. Dobrze, a tymczasem słuchajcie, pomyślałam sobie, że w tej drugiej części vloga zrobimy sobie denko, bo sprzątając nie tylko, bo już ogólnie mam, zobaczyć całą siatę denka i w sumie nie wiem, czy jest sens nagrywać oddzielnego vloga, może wyjdę, bo mam straszne wory pod oczami w tej łazience. O Jezu, dziś moje majtki tam mignęły. więc nagram go po prostu tutaj i zrobię sobie już do końca porządki, wyrzucę te wszystkie opakowania. Sporo tych rzeczy jest, więc w miarę sprawnie i szybko przez to przejdźmy. Tylko się postawię sobie Was na statywie, bo mi by ręka odpadła, bo miałam Wam to wszystko pokazywać, a tak trzymając aparat. Dobra, zrobiłam sobie, słuchajcie, wczoraj maseczkę. To jest ta maska, którą Wam pokazywałam z Ekobiecej. Bardzo fajna maseczka, ale ona była mega nasączona i ona była w ogóle taka śmiesznie szeroka, bo ona ma strasznie takie duże otwory na oczy i jest jakaś taka dla mega takiej szerokiej w ogóle buzi. Bo zazwyczaj te maski są takie w dół, a ona jest jakby w drugą stronę. I to była maska tlenowa. Ja sobie, słuchajcie, wczoraj zrobiłam tu mikrodermabrazję. Czekajcie. Maskę, jakby mikrodermabrazję w masce, no i właśnie tą maseczkę i taką fajną mam dzisiaj buzię, oczywiście pomijając tutaj te historie od dołu, ale jest taka fajna, bo ja już czułam po prostu, że gdzieś tam ten makijaż mi się tak roluje i już jest tak niefajnie. No niestety teraz w ciąży dużo rzeczy robić nie mogę, chociaż teraz chcę sobie zacząć taką serię zabiegów z kwasem laktobionowym, które są dość bezpieczne dla kobiet w ciąży, więc chyba sobie ją po prostu zrobię, bo widzę naprawdę po tej mojej twarzy, że ona tych kwasów nie dostaje już od jakiegoś czasu i jest z nią bardzo źle, więc trzeba będzie sobie tą serię zrobić po prostu. Dobrze, dalej ten płyn micelarny zużyłam z Sephory. Nie zachwycił mnie o tyle, żebym po niego jeszcze miała sięgnąć. On był taki dość lepki. Czy to tonik? Nie, płyn micelarny. Tylko że z cynkiem. Także raczej po niego więcej nie sięgnę. Oj, coś ostro straciliśmy. Raczej po niego więcej nie sięgnę. Nie widzę potrzeby. On był bardzo drogi. Teraz mam dużo lepszy, tańszy micelarny płyn, o którym Wam byłem w ulubieńcach. Tak samo będzie z dwufazowym płynem z Nivei. Też mi się jakoś nie sprawdził. W ogóle miałam wrażenie, że nie wiem, te fazy albo się źle ze sobą mieszają, albo mają złe proporcje, bo bardzo długo musiałam trzeć te oczy, żeby one się zmyły, także po raz kolejny przekonałam się, że kosmetyki Nivea nie są dla mnie i nie będę ich kupować. Olejek, który kiedyś siostra mi przywiozła z Rumunii, z Bułgarii. Różany do ciała, bardzo fajnie, przepięknie pachnie, szkoda, że nigdzie go u nas nie dostanę raczej. Tu już jak widać opakowanie trochę też zrypane, ale bardzo fajny. Oczywiście moja ukochana maseczka do stóp, którą, słuchajcie, wycofali. To jest w ogóle jakiś skandal, jakiś żart, bo ja sobie kupiłam tylko dwie na zapas. Jakbym wiedziała, że mają je wycofać, to bym po prostu kupiła z 10. Weszła teraz jakaś chyba kokosowa i aloesowa, więc... czy kaktusowa, nie pamiętam. No nie wiem, dam im szansę, spróbuję, ale tutaj po prostu ta lawenda robiła dużą robotę. Więc jestem bardzo niepocieszona, że te maseczki wyszły. Nie wiem, komu one przeszkadzały i dlaczego jest tak, że jak coś jest fajnego na rynku, to zaraz tego nie ma i zaraz ktoś to wycofuje. Nie wiem, czemu tak jest. Tu jest maseczka z Contigo. Tak się nazywa ta drogeria Contigo chyba, tak? Taka barwna, kolorowa.
bez szału ogólnie, także nic więcej na ten temat nie powiem. Nie, specjalnie po nią jeździć nie będę. Przecudowny olejek do ciała Wellness Beauty z Rossmana za chyba 10 zł. Cudowny, przepięknie pachniał, także bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie olejki do kąpieli czy do masażu, to te są tanie i mają bardzo dobry skład. O, jeszcze mi tutaj zostało trochę na ręce. Pięknie pachnie, naprawdę, bardzo. Coś Wam... ostrość gubię, nie wiem czy. Bardzo fajny. Dalej Perfekta, płyn mineralny, micelarny. Nie był zły. Może kiedyś jeszcze po niego sięgnę, nie wiem, zobaczymy. Ja płyny micelarne ogólnie zmieniam. Dość często po prostu kupuję, to są w promocji, w dobrej cenie. Te duże są ogólnie często w dobrej cenie. No i nie może być lepki. Natomiast teraz znalazłam taki płyn, który myślę, że domówię i zostanie u mnie dłużej, bo on po prostu jest tak czysty, tak apteczny, on nie ma żadnego zapachu i po prostu jestem z niego mega, mega zadowolona, więc tylko, że on ma małą pojemność, no ale jakoś to przeżyjemy, więc raczej zostanę jeszcze przy tamtym, ale jeżeli ten znajdziecie w jakiejś dobrej cenie w drogerii, to czemu nie? Seria z Kerastasa, o Jezu, ile ten denko ma lat. Seria z Kerastasa do włosów długich, niekoniecznie, ja w ogóle z Kerastasa już wyszłam, jakoś za tym się przestał sprawdzać, bardzo jestem zadowolona z tych produktów z Cotrilla, których używam, no i na razie nie zamierzam do tego wracać, bo to jest dość drogie, a jeżeli nie działa, to po co to kupować. Ciężko mi stwierdzić, czy zapuściło mi to włosy, może przy takim faktycznie regularnym używaniu one mniej się łamały, mniej się kruszyły, przez co się jakby szybciej rosły, czy szybciej się zapuszczały. Ale nie wiem, nie jest to seria, po którą ja jeszcze sięgnę. Mam jeszcze z tej serii to mleczko termiczne, więc muszę je po prostu wykończyć, bo szkoda mi wyrzucić i tyle na ten temat. Dalej mam przecudowny fikser, jedyny chyba fikser w mgiełce, który działa u mnie. To jest fikser z NYXa, matte finish, bo ja zazwyczaj używam tych lakierowych fikserów, natomiast ten faktycznie ładnie makijaż trzymał, był fajnie, także pewnie go jeszcze kupię. Jak byłam w Warszawie, to tak jak mówię, nie mogłam znaleźć tego sklepu NYXa, nie wiem, czy on się zamknął, czy ja po prostu gdzieś tam nie zwróciłam na to uwagi, ale on jest chyba dostępny też w internecie, w wielu sklepach, także... O Jezu, przepraszam. Chyba czas na drzemkę. Także pewnie jeszcze go kupię. Oczywiście ukochany puder z Sephory to już jest następne na jego miejsce i jeszcze będzie następny i następny i następny. Najlepszy dla mnie podkład o puder utrwalający. Każdy makijaż, każdy podkład dobrze się trzyma, nie waży się, nie robi takiego efektu maski czy skorupy. Bardzo lubię ten puder, naprawdę Wam serdecznie go polecam. Dalej, tutaj mam krem pod oczy, wiecie co, chyba naprawdę, jak już się rozłączę, to idę się zdrzemnąć. Madara, krem pod oczy, też jakoś niespecjalnie mnie zachwycił, także raczej nie będę go gdzieś specjalnie szukać po internetach. Dwie maseczki, to jest maseczka dwa w jednym, Jezu, ja ją tak dawno robiłam, że teraz nie pamiętam, co miałam Wam na jej temat powiedzieć, czy ona była fajna, czy nie. Jeżeli ją zostawiałam w denku, to chyba była fajna, ale nie pamiętam. To było tak, że to się zostawiało... najpierw peeling, później maskę. Ogólnie takie maseczki te, wiecie, jednorazowe gdzieś tam w saszetkach są fajne. Jest tego tyle w drogerii, że można sobie pokupować przeróżne i popróbować. Także tyle w tym temacie, bo nie wiem, co miałam powiedzieć więcej na temat tej maski. Ta była bardzo fajna, to jest maska z Body Shop. Body Shop oczywiście też ma sprzedaż wysyłkową, one są też w dużej pojemności. Ta kosztowała 9 zł. Bardzo fajna maseczka, oczyszczająca, taka z glinką też. Oczywiście wiadomo, że jak raz na rok zrobicie maseczkę z glinku, to Wam to nic nie da, ale przy używaniu regularnym warto, po prostu warto. I coś, co widzę, że w ogóle jeszcze w połowie wrzuciłam do denka, też bardzo dawno temu, najgorszy chyba płyn dwufazowy, jeszcze gorszy niż ta Nivea, on w ogóle tak śmierdzi, po nim tak mnie oczy piekły, że jak widzicie, ja czy w ogóle taką mgłą mi zachodziły, masakra, więcej w życiu po to nie sięgnę, ciekawa jestem, czy Wy, to jest z Lidla, czy Wy to miałyście i jak u Was się to sprawdziło, po prostu dobrze mi to nie, oczu nie wypaliło. Olejek z Garniera, który był fajny pod kątem zapachu, bo oczywiście miał w sobie lawendę, taki bardzo ziołowy zapach, fajny jeżeli chodzi o takie używanie, jeżeli lubicie takie klimaty, wiecie, typu tam konsystencja, zapach i tak dalej, no to przy używaniu bardzo przyjemnie się go używało, bo właśnie ma taki przepiękny zapach.
Natomiast u mnie ja nie zauważyłam żadnego działania, ani złego, ani dobrego, bo ani mi nie zapchał, ani mi nie zrobił nic więcej. Powiem szczerze, że nie pamiętam, a on jest wygładzający. Nie pamiętam, w jakim celu go kupiłam i używałam, bo on ani nie jest nawilżający, ani nic, także fajnie taki po prostu, jak sobie lubicie nakładać oleje i się tak relaksować przy zapachu. No i ostatnia rzecz to oczywiście też kultowy podkład Studio Skin, tylko że w mega ciemnym kolorze 2.01, przepraszam. Ja ten podkład odkupiłam, ale w jaśniejszym wydaniu. Też bardzo fajny podkład, to jest taka moja wersja lżejsza, double wear, bo on nie robi takiej maski, ale jeżeli właśnie też chcę cały dzień ładnie wyglądać, mieć dobry podkład nałożony, to właśnie nakładam sobie ten, bo jest bardzo fajny, także też Wam serdecznie go polecam. I tyle, słuchajcie, Zdenka. Przeszliśmy przez to razem. Także ja już to pakuję z powrotem i idzie to do segregacji. Mam parę jeszcze takich rzeczy, które bym chciała zużyć jeszcze przed przeprowadzką i trochę gdzieś tam też, wiecie, no nie chciałabym jednak całej łazienki znowu walić w kosmetykach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo coraz coś fajnego znajduję w sklepie i po prostu czuję, że muszę to mieć. To jest silniejsze ode mnie, to jest choroba po prostu, także... Boże, przepraszam. Jakaś masakra, nie miałam tak teraz po tym sprzątaniu, mi tak chyba zmogło. Także tak to wygląda. Chyba Wam wszystko streściłam, chyba Wam wszystko powiedziałam, co Wam miałam powiedzieć. Mi jeszcze zostało prasowanie, więc idę troszkę poprasuję, trochę się pewnie jeszcze położę, odpocznę. No i dzisiaj już nic więcej pożytecznego nie zrobię, upiekłam ciasto, wystarczy. Dobrze, kochani, będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo za komentarze, za oglądanie, za wsparcie w komentarzach odnośnie ciąży, odnośnie Waszych doświadczeń, takiego też wsparcia, jeżeli chodzi o wygląd i o wszystko, bo to też jest ważne. Fajne, to jest naprawdę fajne, jak się dostaje taki odzew, że ktoś tam ogląda mnie właśnie bez makijażu, szczerą i tak dalej, że jakby ten film nie jest taki, wiecie, zmontowany profesjonalnie od góry do dołu. Ja lubię takie filmy oglądać, lubię takie kanały. Kiedyś już o tym mówiłam właśnie, że jakby bardziej do mnie przemawiają, bo spotyka się na nich takich mega autentycznych ludzi z takimi normalnymi, życiowymi problemami, a nie takich, wiecie, od góry do dołu zrobionych i po prostu wręcz idealnych. Także jakoś tak w tym klimacie na razie pozostańmy. A tymczasem będę się zbierać, bo widzę, że już jest dość późno. Także buziaki gorąco przysyłam Wam. Życzę Wam udanego dnia, udanego wieczoru, weekendu i do zobaczenia następnym razem.